Witam serdecznie, od razu przechodzę do meritum. Jak nie dać się zrobić w chuja przez różnego rodzaju grupy energetyczne w Polsce? Po pierwsze, zawsze róbcie zdjęcie stanu licznika przed odczytem przez inkasenta. Dwa, zawsze stójcie w obecności inkasenta, gdy on spisuje wam licznik, bo może użyć magnesu neodymowego, żeby go uszkodzić. Trzy, nigdy, ale to nigdy, nie pozwalajcie sobie kurwa wmówić, że no pańska sieć jest uszkodzona czy coś, bo ja tu coś widzę. Gówno kurwa prawda. Oni zawsze znajdą sposób, żeby wam się dobrać do portfela i do dupy. Tak naprawdę. 4. Zawsze róbcie zdjęcie stanu licznika przed i po wizycie inkasenta. Dla pewności. Powiem wam szczerze, z własnego doświadczenia wiem, że to działa i mnie nie oszukają. Nie da się.